Zofia wstała dziś wcześniej niż zwykle. Starannie upina włosy, wkłada ulubioną sukienkę. Zapowiada się długi i intensywny dzień, pełen oficjalnych spotkań. Ale już wieczorem będzie mogła świętować wraz z mężem kolejną szczęśliwą rocznicę ślubu, by snuć plany na kolejne lata. By oszukać los, nie masz na to broni. Przed śmiercią nawet królów nic nie chroni. I niczym berło, tron, gdy bliski ci zgon. Bo w proch jednako łatwo się obraca korona króla i biedaka graca. 28 czerwca 1914 roku ta jedna mała kula sprawiła, że zakończyła się pewna epoka. Ta właśnie mała kula przebiła balon wiszącego w powietrzu konfliktu, czyli I wojny światowej. W dzisiejszym odcinku poznamy szczegóły jednego z najsłynniejszych zamachów w historii. Zamachu, który rozpoczął XX wiek, czyli zamachu w Sarajewie. Zanim jednak skupimy się na 28 czerwca, przyjrzyjmy się okolicznościom, które sprawiły, że doszło do zamachu. W tym celu cofnijmy się w czasie. Jesteśmy w XIX-wiecznej Europie. Z jednej strony jest to czas rewolucji przemysłowej. Ludzie są zdania, jak dzisiaj my, że wspięli się już na wyżyny, jeśli chodzi o ewolucję, no bo te wszystkie wynalazki, fabryki i tak dalej. A z drugiej strony mamy filozofię romantyczną, która odrzuca ten pęd i przypomina o utraconej ojczyźnie. Więc te wszystkie narody, które na przestrzeni dziejów utraciły niepodległość, w tym Polska, ale i nie tylko Polska, bo nie tylko my byliśmy w tej sytuacji, one wszystkie zaczynają dojrzewać do buntu wobec obcego panowania. I tutaj w szczególności chodzi o terytorium Bałkanów, które znajduje się po części pod panowaniem Imperium Osmańskiego, a po części pod panowaniem Austro-Węgier. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, czyli szerzej poznać przyczyny wybuchu I wojny światowej, to odsyłam Was do jednego z moich wcześniejszych odcinków. Link znajdziecie w opisie albo tutaj na górze się on pojawi. W każdym razie przykładem takich uciemiężonych narodów była Bośnia i Serbia, które na początku XX wieku zostały włączone w skład monarchii Austro-Węgier. Na tronie Austro-Węgier od ponad 60 lat zasiadał Franciszek Józef. Jego rządy były rządami silnej ręki, był ponadto fanatycznym myśliwym. Podobno był w stanie ustrzelić 2000 ptaków podczas jednego polowania. No, nie wiadomo na ile to prawda. W każdym razie Franciszek, mimo tej żelaznej władzy, cieszył się dość dużym poszanowaniem wśród swoich poddanych, przynajmniej tej niemiecko-filskiej części społeczeństwa. Potwierdzeniem na to jest anegdota, jak pewnego razu cesarz poprosił swoich poddanych, aby w ramach prezentu z okazji 50 lat panowania wysłali mu pocztówki z widokami swoich miejscowości. Franciszek otrzymał ich ponad 10 milionów. No ale oczywiście nadal nie świadczy to wcale o tym, że wszystkie narody weszły w skład monarchii Austro-Węgier z własnej woli. Tak było w przypadku na przykład Bośni, którą najpierw Austro-Węgry okupowały, a następnie anektowały.
I pewnego dnia, czyli właśnie pod koniec czerwca 1914 roku, z wizytą dyplomatyczną miał przybyć następca tronu Austro-Węgier, bratanek Franciszka Józefa, Franciszek Ferdynand, wraz ze swoją żoną Zofią. Dlaczego bratanek miał być następcą tronu? Dlatego, że syn Franciszka Józefa popełnił samobójstwo, a dokładnie sam strzelił sobie w tył głowy. Takie to właśnie było samobójstwo, no ale oficjalnie tak uznano. No i właśnie ta wizyta została potraktowana w Bośni jako zaśmianie się w twarz tamtejszej ludności, że oto przyjeżdża sobie książę na białym koniu, na swoje włości, zwłaszcza, że termin tej wizyty przypadał na rocznicę klęski Serbów z Turkami w bitwie na Kosowym Polu. W trakcie podróży na Bałkany Franciszek miał złe przeczucia, o czym świadczyły słowa, które powiedział w momencie, gdy doszło do awarii pociągu spowodowanej pożarem instalacji elektrycznej. Zaczyna się wspaniale. Tutaj wszystko pustoszy ogień, a tam będą spadały na nas bomby. Po czym, gdy skład rusza, a z oczywistych względów światło trzeba było zastąpić świeczkami, jeden z pasażerów mówi: no nie sądzicie, że tutaj jest jakoś grobowo? Dzień był o tyle wyjątkowy dla pary arcyksiążęcej, że obchodzili oni tego dnia swoją 14. rocznicę ślubu, tak więc słowa przysięgi i nie opuszczę cię aż do śmierci okazały się być nad wyraz prorocze. Historia jeszcze bardziej nabiera takiego romantycznego wymiaru, kiedy uświadomimy sobie, że związek między Zofią a Franciszkiem był zawarty z prawdziwej miłości, co biorąc pod uwagę czasy oraz ich pozycje, no nie było tak oczywiste. Franciszek, biorąc za żonę Zofię, ryzykował nawet utratę praw do tronu z uwagi na to, że Zofia nie była reprezentantką rodu arystokratycznego. Był to więc ślub morgantyczny. Była to prawdziwa historia Kopciuszka. Zofia była bowiem nauczycielką, guwernantką i uczyła dzieci jednego z arcyksiążąt, u którego często Franciszek bywał. Ten arcyksiąże zapraszał Franciszka Ferdynanda właśnie z nadzieją na to, że następca tronu zakocha się w którejś z jego córek, no ale stało się zupełnie inaczej. Franciszek owszem zakochał się, ale w nauczycielce dziewcząt, zresztą ze wzajemnością. Małżonkowie podczas pobytu w Bośni nocowali w uzdrowisku w Ilidży, oddalonym od Sarajewa o około 10 km. Dzień wcześniej, czyli 27 czerwca, odbył się bankiet powitalny, na którym to serwowano lokalne bośniackie potrawy, takie jak na przykład ryby z rzeki Bosna. Zofia podczas jednej ze small talków, powiedzmy to, na bankiecie podzieliła swoje zdanie na temat nastrojów towarzyszących tej wizycie, mianowicie, że była pełna obaw, miała złe przeczucie, ale okazuje się, że to było zupełnie niepotrzebne, bowiem tutejsi ludzie okazali się być niezwykle serdeczni. Następnego ranka, czyli 28 czerwca, dzień zapowiadał się bardzo pogodny. Było to miłe zaskoczenie, bowiem przez ostatnich kilka dni padał siarczysty deszcz. Poranek dla małżonków zaczął się o godzinie 9 od krótkiej mszy w pokoju. Wówczas nie wiedzieli, że jest to tak jakby ich ostatnie namaszczenie, bowiem zostało im dokładnie 2 godziny i 50 minut życia. Następnie o godzinie 9:42 para udała się pociągiem do Sarajewa. Na dworcu oczekiwał już generał Potiorek, czyli taki szef ich ochrony, i kolumna samochodów. Para arcyksiążęca zajęła jeden z nich, jeden z tych samochodów, razem właśnie z Potiorkiem. Wizyta rozpoczęła się od krótkiej wizyty w obozie wojskowym, a następnie wyruszono do miasta. Jest godzina 10:10. Tłum wiwatuje. Proszę się odsunąć. Ochrona. Przepraszam. A w którym samochodzie jest para arcyksiążęca? W tamtym. Tym? No. Dziękuję. O! W tym momencie doszło do pierwszej próby zamachu. W kierunku auta, w którym jechali następcy tronu, wpadł granat. Na szczęście kierowca w porę go zauważył i tak wymanewrował,
że ten odbił się od karoserii i wybuchł pod kolejnym autem. Wiele osób zostało rannych, jednej kobiecie z tłumu pękły nawet bębenki w uszach, ale na szczęście nikt nie zginął. Arcyksiąże stwierdził jednak, że to wybryk jakiegoś szaleńca i nakazał kontynuować wizytę. Para pojechała do ratusza. Tam książę zapytał Potiorka, czy według niego istnieje zagrożenie, że ten zamach się powtórzy. I tu opinie się rozbiegają, bowiem sam później na procesie powiedział, że mimo wszelkich podjętych środków ostrożności nie można wykluczyć takiej właśnie możliwości, ale z zeznań innych świadków wynika, że odpowiedział zupełnie coś innego, mianowicie proszę jechać spokojnie, biorę na siebie pełną odpowiedzialność. I to właśnie te słowa zadecydowały o tym, że przez wielu Potiorek będzie potem uznawany za głównego winowajcę zamachu w Sarajewie. W każdym razie para książęca opuszcza ratusz i decyduje się kontynuować podróż. Tymczasem 20-letni Gavrilo Princip, stawiający sobie za nomen omen cel życia, powodzenie zamachu, jest zdruzgotany, że cały przygotowywany miesiącami plan poszedł w niwecz. Chociaż inne źródła mówią o tym, że słysząc wybuch i związane z nim zamieszanie, uznał, że zamach się powiódł i udał się do umówionej kawiarni, gdzie miał się spotkać po całej akcji z innymi zamachowcami, by właśnie świętować sukces. Był mimo to jednak niepocieszony, że to nie z jego ręki arcyksiąże zginął, i nagle, kiedy tak stał pod tą kawiarnią, jego oczom ukazuje się niesamowity widok. Wydaje mu się, że śni. Oto w odległości kilku metrów od jego twarzy widzi samego arcyksięcia. Wie, że taka okazja już się nie powtórzy. Niewiele myśląc, chwyta za broń i oddaje celny strzał. Franciszek i Zofia umierają. Franciszek zdążył jeszcze powiedzieć do swej żony, aby zajęła się ich dziećmi. Niestety, chwilę później również i ona umiera. Jak to się więc stało, że doszło do zabójstwa, mimo tego, że wydarzenia z tego dnia nakazywałyby zdrowemu rozsądkowi niekontynuowanie dalszej wizyty? Otóż para książęca wraz z ochroną zadecydowali, że jednak będą kontynuować wszelkie zaplanowane na ten dzień wydarzenia. Postanowiono jednak zmienić trasę przejazdu samochodów, tak na wszelki wypadek. Tu jednak powstało małe zamieszanie. Brak przepływu informacji spowodował, że jeden z samochodów, ten właśnie, w którym jechał Franciszek i Zofia, w pewnym momencie na trasie zahamował i trwała dyskusja, czy skręcić, czy jechać prosto, czy zawrócić. Po prostu nie pamiętano ustaleń. Traf chciał, że cała ta sytuacja zadziała się dokładnie naprzeciwko Gavrilo Principa. Gavrilo został ujęty bezpośrednio po zamachu. Próbował się otruć, tak samo jak jego kolega, który właśnie rzucił tę bombę. Do tego celu każdy z zamachowców miał przy sobie fiolkę z cyjankiem. Niestety, albo stety, trucizna straciła swoje właściwości na skutek złego przechowywania. Princip został osadzony w więzieniu, gdzie zmarł na gruźlicę 4 lata później. Zamach przekuł balon wiszącego w powietrzu konfliktu. Austria potraktowała zamach jako pretekst do wojny i rozpostarcia jeszcze większej kontroli nad tymi terenami. Czemu sprzeciwiała się Rosja? Tym samym w konflikt ten zostali wciągnięci przedstawiciele dwóch przeciwstawnych bloków sojuszniczych. Było to jak pociągnięcie za sznurek, gdzie każde z państw wypowiadało sobie nawzajem wojnę. I tutaj rodzi się więc pytanie, czy gdyby nie zamach w Sarajewie, to czy nie doszłoby do wybuchu I wojny światowej? Odpowiedź brzmi nie.
Nawet tak naprawdę Franciszek Ferdynand nie był celem samym w sobie. Bośniakom i Serbom chodziło po prostu o zabicie kogoś z rodu Habsburgów dla zamanifestowania swojego sprzeciwu wobec ich władzy na Bałkanach. Mało tego, Franciszek Ferdynand, mimo tego, że był człowiekiem antypatycznym i znienawidzonym, bo opowiadał się za monarchią nie dualistyczną, ale trzyczęściową, austro-węgiersko-słowiańską. Nie wynikało to bynajmniej z tego, że odczuwał współczucie wobec uciemiężonych Słowian, ale z faktu, że zależało mu na utrzymaniu jedności monarchii, a trudno było to osiągnąć, gdy Słowianie, którzy stanowili dużą część społeczeństwa, byli wrogo nastawieni do monarchii i szukali sposobu, aby się z niej wydostać. Co do pozostałych przyczyn wybuchu I wojny światowej, to jeszcze raz odsyłam Was do odcinka. Link znajdziecie w prawym górnym rogu i w opisie. Natomiast czy zamachu można było uniknąć i kto tak naprawdę ponosi za niego odpowiedzialność? Odpowiedź brzmi: tak, można było tego uniknąć, z racji tego, że zamach był przygotowywany bardzo po amatorsku. Zamachowców było 7, ale w chwili ostatecznej próby większość z nich zrezygnowała, głównie z tego względu, że nie chciała zabijać małżonki, czyli właśnie Zofii, lub też uznali, że auto porusza się za szybko i nie trafią do celu. Nie zrezygnował jedynie Czaprinowicz, to ten od granata, i właśnie Gavrilo Princip. Zawiodła zatem ochrona z generałem Potiorkiem na czele, który zapewniał arcyksięcia, że ma wszystko pod kontrolą. Nikt nie wiedział wówczas, że Potiorek jest osobą chorą psychicznie, z uwagi na chorobę weneryczną, która to, mówiąc wprost, zżarła mu mózg. Innymi słowy, była odpowiedzialna za zniszczenie komórek mózgowych. Potiorek nie był więc świadomy tego, co mówi. To by tłumaczyło, dlaczego podczas samego procesu Potiorek wypierał się, że zapewniał arcyksięcia, że wszystko ma pod kontrolą i na pewno nic się nie stanie. Po prostu tego nie pamiętał. Przyjrzyjmy się teraz samemu procesowi przygotowywania zamachu. Otóż za wszystkim stała organizacja Młoda Bośnia oraz jej wykonawcze skrzydło Czarna Ręka. Tak naprawdę jednak nie była to partyzancka organizacja, ale organizacja, na czele której stali oficerowie serbscy. I tutaj zaczyna się tak zwane tajne przez poufne. Czy rząd serbski wiedział, czy nie wiedział o planowanym zamachu? Czy jeśli wiedział, to dlaczego nie zareagował? Premier serbski dowiedział się o tym, że zamach jest planowany, ale zdecydował się nie ostrzegać Habsburgów. Dlaczego? Dlatego, że bał się zemsty oficerów Czarnej Ręki. Została wysłana jedynie wiadomość, taka zaowalowana, że coś tam się dzieje, że należy uważać. Ale dwór habsburski nie potraktował tej wiadomości poważnie. Oczywiście nie było też oficjalnie powiedziane, że zamach jest szykowany właśnie na Franciszka Ferdynanda, bo tego nawet zamachowcy nie wiedzieli. Oni sami dowiedzieli się o tym na kilka dni przed zamachem, że ten zamach, do którego się przygotowywali od miesięcy, jest wymierzony właśnie w stronę Franciszka Ferdynanda. No ale biorąc pod uwagę fakt, że od marca było wiadomo, że Franciszek Ferdynand planuje wizytę w Sarajewie, można było się tego domyślać, że właśnie to o niego chodzi. Sami oficerowie postanowili jednak nie maczać w tym rąk, wysługując się młodymi, nastoletnimi chłopakami, uczniami w zasadzie, wychowanymi właśnie na tej romantycznej filozofii poezji, która, no jak wiemy, nawoływała właśnie do poświęcenia siebie w imię dobra ogółu. Zresztą oni również chcieli zostać poetami. Przyszli zamachowcy trenowali w lasach, a do samego Sarajewa przybyli już 4 czerwca, pomieszkując
pomoc u znajomych i krewnych. Niestety, jak widać, ci chłopcy byli, no jak się okazało, tylko narzędziami w rękach systemu. To oni wykonali najczarniejszą robotę, za którą zostali skazani na karę śmierci oraz ciężkie roboty. Gavrilo Princípa przed wyrokiem śmierci uratował fakt, że nie miał on ukończonych 20 lat. Brakowało mu do tego dokładnie 27 dni. Zostaje on wtrącony do więzienia, jednak umiera w nim już 4 lata później na gruźlicę. Jego ciało zostało całkowicie przez tę chorobę zjedzone. Trzeba było mu nawet amputować rękę. Lekarz, kiedy zobaczył go, powiedział, że to są w zasadzie żywe zwłoki. W kwietniu 1918 roku żywe zwłoki przestają być żywe, Princip umiera. To by było na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górze i koniecznie napiszcie w komentarzu, jak według Was dzisiaj rozumiemy zamachy. Czy możemy porównać ten zamach sprzed 100 lat i te zamachy, które mają miejsce dzisiaj? Czy są jakieś różnice, podobieństwa? Chętnie przeczytam o tym w Waszych komentarzach. Jeśli podobał Wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górze i zasubskrybujcie, nie wiem, czy już mówiłam, czy nie. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia już niebawem, czyli w zasadzie za tydzień.